Nazywam się Rafał Hechelski. Od 1999 roku zajmuję się branżą informatyczną. Aktualnie jestem prezesem klubu sportowego Polonia Kraków. Jestem już na kolejnym szkoleniu sprawnego marketingu. Jak zwykle chłopaki wykonują doskonałą pracę. Dzisiaj jestem na szkoleniu z YouTube'a. W zasadzie już kończymy to szkolenie i mogę wszystkim polecić. Otrzymałem tu masę ciekawych informacji, bardzo praktycznych, co jest dla mnie istotne. I myślę, że YouTube to jest przyszłość internetu i chciałbym, aby wszystkie projekty, w których uczestniczę, były na YouTubie bardzo mocno widoczne. Dla mnie szkolenie jest bardzo ciekawe, bo jest dużo praktycznych przykładów z YouTube'a. Byłem wcześniej też na szkoleniach z AdWordsa i też było dla mnie bardzo praktyczne. W zasadzie od razu po szkoleniu mogłem wszystko wprowadzać w życie. Także to jest dla mnie najważniejsze, że szkolenia są praktyczne i prowadzone troszeczkę na luzie, co sprzyja koncentracji. Dzisiaj na szkoleniu dowiedziałem się wielu konkretów, natomiast co dla mnie i dla mojego biznesu będzie chyba najważniejsze, to jak założyć stronę na Facebooku, jak kręcić filmy, jak je promować, jaki content zastosować, aby przyciągać klientów do tego kanału komunikacji. Będąc uczestnikiem konferencji I Love Marketing, dowiedziałem się o trendzie, który się zbliża, czyli materiałach wideo, które wkrótce będą rządzić w internecie. I dlatego też przyjechałem na to szkolenie, aby zdobyć taką wiedzę i wyprzedzić konkurencję. Mogę potwierdzić, że pieniądze, które zainwestowałem w szkolenia sprawnego marketingu, się zwracają. Przykładem jest szkolenie, na którym byłem z Google AdWords. Wcześniej wydawałem kilkaset złotych miesięcznie na kampanię AdWords. Po szkoleniu okazało się, że moje koszty spadły do 20 zł. Tak więc oszczędności są w moim przypadku bardzo duże. Efekty były, rozumiem? Efekty były identyczne. O. Nawet wyższe, tak. Podoba mi się to, że Maciek ma ogromną wiedzę i wspaniałą umiejętność dzielenia się tą wiedzą. Dlatego też warsztaty były dla mnie przyjemnością. Efekty przerosły moje oczekiwania.